Psalm 145 to jest końcówka całego zbioru psalmów. Mamy ich 150, jak wiadomo. I te ostatnie psalmy są wybitnie, mają charakter wychwalający Pana Boga. To są psalmy, które są, brzmią bogactwem instrumentów, które kipią radością, w których ta postawa takiej wdzięczności za to, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg obdarza życiem, że Pan Bóg stwarza. Niech Cię błogosławią, Panie, wszystkie Twoje dzieła, wszyscy Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa. Dlatego, że jesteś naszym Panem. Jesteś naszym Panem przez wszystkie pokolenia. To są także psalmy, które wyrażają wielką... One wyrażają radość, która się bierze z takiego poczucia, że Pan Bóg jest, jest ponad wszystkim, trwa, jest gwarantem naszego życia, jest tym elementem, który jest nieusuwalny, który się tym punktem odniesienia nieruchomym, żeby cokolwiek się zmieniło w życiu. Pan Bóg jest i mogę Go błogosławić, mogę Go wychwalać, bo Jego Królestwo jest Królestwem wszystkich wieków i przez wszystkie pokolenia jest Jego panowanie.